Więc witam was bardzo serdecznie z tej strony Tomcio i witam was na mapie Erlengrad. Dlaczego na tej mapie? Bo mam ochotę w sumie pograć na niej, a nie mam ochoty w sumie robić live'a czy coś takiego, bo to jest godzina poranna, no wiadomo jaka jest. Ogólnie co się zmieniło? Kupiliśmy pole numer 4. Nie wiem czy to, w sumie, to się zmieniło pomiędzy live'ami. I poszłem chyba w hodowlę kur. Z tego co pamiętam, mamy 58 tysięcy na koncie, więc nie jest w sumie tak tragicznie. Plany są oczywiście do zakupu kolejnych nego pola, czyli pola numer. W sumie to nie jest pole. To jest. Plany są do zakupu terenu. Tego w sumie nad gospodarstwem, ale dobra. Jak widzicie, bronne piątki. Dlaczego brony? Aha, w sumie zapomniałem włączyć pracowników. Tu mamy oczywiście kombajn, bo tu były żniwa. Włączmy rigi traka, niech on sobie tutaj pracuje. Tutaj chcę, żeby mi tam trawy nie niszczył. I w sumie jeszcze ty miałeś robić. O, busier. Dobra. Tam oczywiście pole jest już gotowe do siewów, albo, bo tam w sumie go chyba na live ogarniałem. Nie pamiętam. Dobra, włączmy tutaj pracownika i włącz, daj mi klasa. Klasem powinniśmy wjechać właśnie na gospodarstwo, bo robimy regi. Tak, ogólnie boję się, że ten regi traknie. On mi tutaj trawę poniszczy. Bo to jest właśnie chore, nie? Że pracownicy oni kuwa mogą tą trawę sobie zaorać. Oni powinni ją zablokować, że oni trawę powinni zostawić w spokoju. Ogólnie mamy tutaj klasa, ogólnie ten klas uważam, że jest idealnym kombajnem na tę mapę, dlaczego? Bo to jest klas z dodatku oczywiście Platinum. No nie było jak go nie było go oczywiście jak go w sumie gdzie wykorzystać, więc wykorzystuję go sobie na tej mapie. Odcinek będzie krótki, tak myślę z 20 do max 30 minutek, bo ogólnie chcę nagrać kilka odcinków z Farmiga na zapas i po prostu publikować odcinki z Farmiga, myślę co drugi dzień. Ogólnie to mamy siewniczy, więc to sobie troszeczkę niezbyt, możemy tu do środkowego wjechać kombajnem. O, tak o, nie stoi. Tutaj regi trak sobie zapiernicza, wszyscy tutaj zapierni czają, więc co? To ja też będę zapierniczał. Ogólnie dzisiaj również jest kontynuacja poprzedniego live. Ogólnie pozrobiliśmy rekord oczywiście na live, 5 godziny stream. Pociąg jest już dostępny. Serio, było powiadomienie, kiedy pociąg przychodzi? Nie zwróciłem nawet uwagi. Więc dobra, tutaj oczywiście te moje fajne pole, które ogarnęliśmy na pierwszym streamie. O, jak widzicie, tam są kurki. Ogólnie ten teren nie będę orał tego polu. Dlaczego? Bo tu może być spoko teren na gospodarstwo przyszłościowe. Jak widzicie, już tam postawiłem zagrodę dla kurek, żeby one już tam zaczęły chociaż jakieś tam pierwsze jajka robić, żeby jakieś pieniążki zarabiać. Tym, jak widzicie, pociąg jechał. Bronne piątki są spoko. Dlaczego? One mają 5 metrów i można jeździć 17 na godzinę. I takie 3 bronki na te pole, jakie mam, maszynki są idealne. Oczywiście przyszłościowo kupimy sobie jakieś większe maszynki, ale na razie bronki pasują, jak już mówiłem. Ja gram tak, żeby grało się przyjemnie na takich oryginalnych mapach. Jest troszeczkę w stylu Przemsona, tak naprawdę można powiedzieć, bo ja tak szczerze lubię sobie właśnie pośmiecić, tylko za dużo serii mam z Farminga i to mi właśnie się nie podoba. Muszę je pokończyć. Na polską wieś chciałem sobie coś takiego z polskich stylów zagrać, jak na polskiej wsi. I dlatego sobie na niej gram. Ogólnie serię pierwszą trzeba już skończyć, więc troszeczkę ta seria druga, ci Erlengrad, jest troszeczkę przeze mnie na drugi bok odchylona, bo mieliśmy dopiero 2-3 streamy w sumie z niego, teraz będzie odcinek. Drugi stream, bo był taki zapowiedź w sumie tego, co się będzie działo. Właśnie zapowiedź tej serii. No i co ja mogę powiedzieć? Mamy już w sumie 4 minutę i 30 sekundę, po prostu przedłużam jak się dam. W sumie ten odcinek XD. No, ogólnie to gospodarstwo jest w sumie taki, ma swój klimat. Nie wiem czy jest spoko, ale no, ma swój klimat mniej więcej. Bo ma. Naprawdę nie wiem. Ogólnie nie wiem co z tymi krowami zrobić, bo jakoś mi się nie chce ich zajmować. Ogólnie nawet jak musimy
Nagramy odcinek, jak ogarniam koszenie trawy, coś takiego. W sumie na dniach, w sumie teraz to nagram, tylko po tym odcinku teraz nagram kolejny odcinek, żeby mieć po prostu na zapas. Bo na pewno chciałbym zrobić live'a z serii pierwszej, może odcinek nagram. Ogólnie na serię pierwszą chcę wprowadzić mod ten precyzyjne gospodarstwo. Pomocnik zakończył pracę, prawdopodobnie wiem który. Ten Regi Trakt. Tam te polecenia samemu, ja to jest pole takie bardziej do ogarniania samemu niż na pracownika, ale pracownik szybko może pomóc nam szybszych terenach, właśnie takie pole co tam są. Czyli czwórka, trójka, osiemnastka, dziewiętnastka. Bardzo chętnie bym je w sumie pokupywał, żeby pracownik miał co ogarniać. Mapa w sumie nie jest taka duża, pola w sumie nie są takie drogie, więc uważam, że po tą serię szybko skończymy. Nie będę chciał tutaj tak naprawdę jakoś się tutaj wywijać. Po prostu, jak już mówiłem, seria zostanie po prostu zakończona w tym samym momencie, kiedy kupimy wszystkie 22 pola. I nie mam tutaj za bardzo często, czy muszą być jakieś maszyny kupione, coś takiego. Po prostu tutaj musimy kupić wszystkie 22 pola. I nawet nie musimy ich obrać, starczy się po prostu kupić i po prostu później seria zostanie zakończona i po prostu kiedy będę chciał, mogę sobie do save'a wrócić i kontynuować grę. W sumie nawet nie będziemy tutaj za bardzo kupowali wszystkich pól, raczej moim celem jest po prostu zrobienie jakiejś fajnej gospodarki z jakimiś fajnymi maszynkami, takimi, żeby można przy nim sobie pograć, bo ta seria w sumie jest taką bonusową, jako takiej kontynuacji tak naprawdę farminga, bo nowa mapa. Oba w sumie ma swój klimat, ale jakoś nie wiem. Ciężko mi się na nią przyzwyczaić. No mapa spoko jest nawet mniej więcej. Ogólnie myślę, że na pewno kilka pulek, kilka tych łąk sobie kupiłbym. I chętnie bym z nich zrobił jakieś pola. Na przykład tutaj koło gospodarki, bo w sumie nawet można fajnie je łączyć, bo kto wie, to ja bardzo lubię łączyć pola. I one naprawdę bardzo fajnie, spoko wtedy wyglądają. Ogólnie się idzie właśnie o serię drugą, bo to w sumie seria druga, bo seria trzecia to jest seria z polskiej wsi, seria czwarta to jest oczywiście seria multi z widzami, oczywiście będzie seria piąta, jeszcze multi z kolegami planuję zrobić, coś po sąsiedzku, więc kilka serii z Farmiga się szykuje, pociąg jest już dostępny i znowu szybki jest. Ale ja nie mam nic na sprzedaż chyba, nie? Mamy coś na sprzedaż? Mamy w sumie, tak, mamy. W supermarkecie cena rośnie, więc w sumie jeszcze możemy w odcinku dać tam sobie pszenicy. Mamy aż 20 jej tony. Młyn Felsbrun, mamy 8000. 8000 mamy za tony za soję, więc możemy w sumie posprzedawać to. Jakieś pieniążki zawsze będą mieć. 8000 nie jest sens. Nie wiem. Na pewno sobie sprzedamy w sumie 2700, to jest taka średnia cena. No ja bardziej lubię sprzedać, gdy jest 2800 za swoje minimum. Jeśli chodzi o pole numer 4, to na nim sobie, bo to jest moje największe aktualne pole, to na nim sobie po prostu zasieję właśnie soję, żeby sobie spoko było. Sobie na nim zasiejemy i będzie właśnie spoko, będzie można fajnie zarobić sobie z tamtego pola i tam do już będzie można coś pokombinować. Na tym polu był w sumie rzepak i na każdym polu w sumie coś innego było i ja nie wiem sobie co tu posadzić. Może pszenica? Nie, może na wszystkich polach pszenicę posadzę, bo naprawdę nie mam za bardzo pomysłu co sobie posadzić. W sumie robiliśmy to ostatnio żniwa. Fajny stream był wtedy z farminga. Okej. Ogólnie dzięki również za subskrypcję. W sumie łapki w górę zostajecie. No, w sumie nie wiem o czym gadać. Mamy już 10 minutę. Szybka kultywacja. W sumie ten odcinek nie wiem, nazwa kultywacja. Sprzedaż zbóż, coś takiego. Nie wiem. Mam 4 ciągniki. Ale dlatego, że ten bucier on ze mną zostaje chyba do końca gry, bo jest ten spoko, bo to jest taki symboliczny ciągniczek, który jest oczywiście w tym dodatku na spoko, bo 100 koni.
Ja bym sobie chętnie pokupował jakieś małe maszynki. Ogólnie, póki w sumie już skończymy te pole, chciałbym wam pokazać, jakie ciągniki chciałbym sobie chętnie pokupywać, których nie kupywałem w poprzedniej serii. Czyli tak, w sumie z małych ciągników chciałbym chętnie kupić o te ciągniki Regitrakt. Może bym zostawił tak szczerze tego, bo mamy tego Regitracha, tego Elektro, który jest malutkim ciągnikiem. I ja bym sobie go tak szczerze zostawił. Dlaczego? To jest bardzo proste pytanie. Z powodu, co w sumie on jest jedynym elektronicznym ciągnikiem. Ale ja myślę, że te też są. Z powodu takiego, że chyba wolałbym kupić tego. On jest większym ciągnikiem. Dałbym mu niebieski kolorek, nie wiem, dobrze czerwony, albo fioletowy bym dał, fajnie wygląda. I może ma 150 koni, taka jest prawda, ma 150 koni i to będzie paciunek, który będę chciał w sumie kupić. I dodatkowo chętnie bym kupił jeszcze Krasa, który również ma 150, nie, 140 koni. I chętnie bym kupił Krasa, dlaczego? Bo to jest ciągnik, którego nie używaliśmy w serii pierwszej, bo jest on ciągnikiem niższym. Na inne ciągniki sobie nie zwracajcie uwagi, bo one się pojawią na innych seriach. Na pewno John Deere pojawi się na polskiej wsi. Taki mam pomysł. I jeszcze w sumie chciałbym skupić tego Aebiego, który jest taką kosiareczką, można powiedzieć. On może być spokojnym takim ciągniczkiem pomocniczym, więc to są na razie moje plany na trzy ciągniki, czyli AEBI, Rajtrak i Kras. Jeśli chodzi o małe ciągniki, myślałem również o jakichś Valtrach, Fergusonach, może innym Lintraku starze, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu kupowania małych ciągników, dopiero właśnie jako średnie ciągniki. Myślałem właśnie może o tym Caseiku, czyli 700-200 Pro, który ma silnik aż do 300 koni prawie. Może być właśnie już ciągnikiem tak naprawdę na lata. Jeszcze mnie praktycznie do końca gry taki ciągniczek. Myślałem, że jeszcze można pokupywać, można byłoby sobie jakieś John Deerki. Choć nie wiem, czy jest sens John Deere kupowania na ten styl gospodarki. Moglibyśmy w sumie jakieś inne klasy pokupować, ale nie wiem. Na pewno bym chętnie kupił tego coś CB Fast Tracka ze starych albo Yare, bo on jest spoko. W sumie tu mamy jeszcze Case'a Maxuma takiego starego. Z modyfikacji oczywiście stare albo Yare, Valtry mamy, te same, raczej te ciągniki z modu, chętnie bym same w sumie kupił. Nara. Tutaj mamy oczywiście kolejne ciągniki. Dużych w sumie nie wiem, czy dojdziemy do dużych ciągników, ale nie wiem, te John Deere może potestował. Choć wątpię. Klasy w sumie ma, nie wiem, czy chciałbym w sumie na tej serii kupować. Ja bym może poszedł w New Holandy. Tak szczerze, jeśli chodzi o duże ciągniki, ja bym chętnie może w New Holandę poszedł. Nie, New Holandę bym poszedł na Bjornholm. Nie wiem, co tu pójdziemy. Nie wiem, czy w ogóle pójdziemy w jakieś duże ciągniki. Ja bym w sumie tak. Chciałbym tu jakieś takie średnie gospodarstwo porobić. Na średnich maszynkach, jak dużo średnich maszynek. Jeśli chodzi o kombajny, to tak bym chętnie się zatrzymał, tak szczerze, na trzech roztelmaszach. Nie no, żartuję, no, oczywiście. Jakiś jeden duży kombajn bym kupił i do niego jakieś średnie. Bo w sumie nie chciałbym znowu Krasa mieć, czy Fenda Actiona. Bardziej bym wolał w sumie na tym gospodarstwie New Holanda, w sumie nie CRX-a, tylko bardziej może jakiegoś właśnie tego John Deere'ka. Dlaczego? Bo John Deere'kiem w sumie nie używam, a chętnie bym w sumie taki dużego John Deere'ka miał. Na pewno Krasa Tucano kupimy po Dominatorze. Znaczy po Dominatorze, dokupimy do Krasa Tucano. Choć w sumie nie wiem, czy na kilka lat Tucano nawet by mi nie starczyło. Mam już 14 minutę. Ja w sumie już pozwolę metal teżkę napełnić. Ogólnie mam fajny pomysł na kolejną przyczepę. Chciałbym sobie kupić wywrotkę jako drugą przyczepę. Bo dlaczego by nie? Dobra, Alien Track może w sumie stać. To co ma ciągnika i zobaczmy, co tu robiłeś, Regi Track. No właśnie, nic nie zrobiłeś. Electric. Widzicie, tu mam takie zwykłe bronki piątki. Zwykłe, zwykłutkie niebieskie. Tu była soja ogólnie.
Tu mam po lewej oczywiście pole trawy, ono będziemy w następnym odcinku kosili. Czyli w sumie praktycznie po tym jak skończymy ten odcinek, bo mi się w sumie nie na bardzo kosi, nie chcę w sumie tak szczerze, że kultywować. Siewów nie chce mi się w sumie nagrywać. Resztę pracy mi się wydaje, że dokończymy poza odcinkiem. Mam już 15 minut, sobie tak na spokojnie. Coś mi by skrypie w gardle. Tak sobie na spokojnie myślę, że zrobimy w sumie. Ej, ten ciągnik w ogóle nie słychać, nie? To jest najciszy ciągnik w tej grze. Muszę dać chyba na 80%. No już coś słychać, nie? Na 80% już coś mniej więcej słychać w moich słuchawkach. Ale dobra. Nie jest tak w tak gryźle. W montażu może coś nie zrobić, nie za ja filmy nie montuję. Jakoś mi się już nie chce, tylko mówimy, że nie muszę. No i renderować, żeby je wrzucać. Faktycznie ich nie robię, tylko oczywiście jak nagram kilka klików, wiecie, po 5-minutowych, żeby je sklejam później jakieś dłuższe odcinki, to wtedy. Gdy tak, albo jak chcę jakiegoś timelapse walnąć, to oczywiście sobie robimy. Ja chętnie lubię robić timelapse ze sprzedaży plonów. Dlaczego? Bo sprzedaż plonów zajmuje mi ogólnie na serii pierwszej około 15 do 30 minut. W zależności co kiedy sprzedaję. I tak szybkim sprzedaż może być spoko nagrywana. Dodatkowo, jeśli chodzi o serię pierwszą, poza odcinkiem oczywiście skończyłem kosić rzepak. Całkowicie skończyłem. I planowałem zrobić na Twitchu live'a z tego, ale zrobimy sobie live'a na YouTubie, bo nowa praca nas czeka, czyli kopanie ziemniaczków. Na serii pierwszej jeszcze nie kopaliśmy ziemniaczków, bo jak dobrze wiecie, na serii pierwszej idziemy w buraki, a właśnie na serii tej pójdziemy w ziemniaczki, bo mam ochotę. Dlaczego? Zapomniałem, dodatek DLC Grimy wyszedł i zapomniałem kurna go dodać. Bo planuję właśnie DLC Grimę korzystać właśnie na tej mapie, jak i oczywiście na polskiej wsi. Tylko różnicą taką, że na polskiej wsi sobie, będziemy oczywiście jeździli, a tutaj sobie zrobimy po prostu coś takiego, że na polskiej wsi będziemy bawić się po prostu wiaderkami na razie, a jak chodzi i właśnie będziemy sadzić kopaczką, a jak chodzi właśnie o tej Grimę pak, kupujemy od razu wszystko. Ogólnie poza odcinkiem spłaciłem również pożyczkę z tej serii, więc w sumie też jakoś okaże, nie? No myślę, że już 17 minuta. I dobra, mniej więcej widzicie, co ja tutaj robiłem. Pociąg znowu jest dostępny. Ty możesz regitryczku sobie pojeździć. He? Tutaj się odwija, nie Pablo. Czemu tutaj mi idzie sen zaorano? Jakim ciulem? Jakim prawem mnie ją zaorali? Przecież oni nie mają jak ich zaorać, przecież ten kultywator nie ma prawa, nie? Może opuścić. O kurno, mi tu trawę zaorał. A to ham. Boże, wszystko trzeba robić samemu, nie? Zmienia. Tak szczerze. Starczyłoby, bo tu teraz łąka ma być. O. Żeby sobie mniej więcej coś takiego, żeby oni mi te gnojki już tego nie zaorały, to sobie po prostu. Zrobimy coś mniej więcej takiego. Dlaczego? Bo tutaj nie wiem, czy będę chciał przyszłościowo to pole połączyć. Jak już to sobie załaramy, tamtą część sobie oczywiście zostawimy. Ale oczywiście to zrobimy sobie tak. I nie muszę się przyjmować, że pracownicy mi tutaj to wiedzą. Choć pracownik to jest idiota, on tak tu wjedzie. Jeśli bym go puścił o tako, to by tu wjechał, bo wiem jak to jest na serii pierwszej. Seria pierwsza jest zbugowana już całkowicie i pracownicy mi kompletnie zepsuli save'a. Więc tak naprawdę mi się troszeczkę dochciało na nim troszeczkę grać, bo spodu pracowników i niektóre pól. Więc wiem, że muszę na pewno dwa pola samemu sadzić, bo naprawdę mając 12-metrowe siewniki, oni po prostu jak przekraczają drogę, nie? Oni nawet jak powiększyłem mieć, oni tak tę drogę przekraczają, nie?
I to mi to się, nie wiem, się nie podoba, że oni mi wjeżdżają z pola na pole i te idioci, jak widzą, że jest posadzone, to nie tak jadą dalej i oczywiście sobą nową rzecz i mnie to wkurza. Muszę sobie pierwsze, że mam już po prostu tak duże maszyny. Bo jak lubię duże maszyny i to właśnie lubię w farmingu, nie? Ten rozwój, nie? Ten szybki, fajniutki rozwój, ten powolny, tylko rozwój jest później taki, że no dziewiętnastka mi się troszeczkę nudzi. Nie wiem czemu. Ona jest spoko, ale jakoś nie wiem. Dużo gram. Ja gram w sumie troszeczkę, niby gram na łatwym, ale wolno się rozwijam, nie? A dlatego, że ja tak lubię grać. W sumie większość prac robić samemu niż z pracownikami i troszeczkę się lubię powydurzyć, dlatego w serii pierwszej oczywiście mam już ponad 200 godzin. Tam się do 250 godzin. Oczywiście. No i co? Taka trochę litym. Dobra, ja to sobie na spokojnie już skończę kiedyś. Ten talerzowanie. I widzimy się zaraz na kolejnym. No w sumie kończymy ten odcinek. Widzimy się następnie, jak będę w sumie kosił trawę. Na razie.